Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Ruchu Palikota. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja dotyczy kolejnego nowego pomysłu ministra Rostowskiego. Otóż 1 marca minister Rostowski zaproponował projekt nowelizacji ustawy o VAT-ie. Ten projekt trafił do konsultacji międzyresortowych oraz do konsultacji społecznych. Mam go tutaj przy sobie, on też jest dostępny w internecie i budzi nasz ogromny niepokój. Otóż generalnie w polskim systemie podatkowym jest taka zasada, że w przypadku podatku VAT odpowiedzialnością za odprowadzenie tego podatku obciążony jest zawsze zbywca, czyli ten, który sprzedaje, a nie nabywca, czyli nie ten, który kupuje. I w tym projekcie ministerstwo proponuje zrobić wyłom w tej zasadzie i wprowadzić tak zwaną, w niektórych przypadkach tak zwaną solidarną odpowiedzialność za VAT. Co to oznacza? Oznacza to, że w przypadku niektórych towarów, na przykład paliwa, czyli benzyny, jeśli podmiot sprzedający nie odprowadzi tego VAT-u, to wtedy kupujący będzie mógł być ścigany przez Ministerstwo Finansów, jak chodzi o właśnie tenże VAT. Czyli jeśli ten projekt by wszedł w życie, jeśli Państwo pojedziecie na stację benzynową i będziecie mieli takiego pecha, że akurat ta stacja benzynowa oszukuje i nie odprowadzi VAT-u i minister Rostowski nie będzie w stanie ściągnąć tego VAT-u od tej stacji benzynowej, to może ścigać Państwa, może wejść Państwu, będzie mógł Państwu wejść na konto i z Państwa konta ściągnąć ten VAT. Naszym zdaniem to kompletny absurd i postawienie sprawy do góry nogami. Nie może być tak, że odpowiedzialnością, że jesteśmy obarczani odpowiedzialnością za cudze błędy i cudze winy. Minister Rostowski zdaje sobie sprawę, że to jest absurdalne, dlatego w tym projekcie to fakt, postawił pewne zastrzeżenia, w jakich sytuacjach to będzie możliwe. Mianowicie jest tam napisane, że tylko wtedy, kiedy nabywca, czyli kiedy kupujący, wiedział albo mógł mieć uzasadnione podejrzenia, że zbywca, czyli że sprzedający, nie chce odprowadzić tego VAT-u. No a co to znaczy mieć uzasadnione podejrzenia? Otóż zdaniem ministra Rostowskiego taka sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy transakcji towarzyszyły szczególne okoliczności. No, szanowni Państwo, pojęcie szczególnych okoliczności jest pojęciem tak szerokim, że jest oczywiste, że mam tutaj do czynienia z pojęciem nieprecyzyjnym i z pewną arbitralnością decyzji urzędników. Urzędnicy zawsze będą mogli Państwu wykazywać, że ta akurat transakcja na tejże stacji benzynowej no, była szczególna, była niezwykła pod jakimś kątem, bo rzeczywiście coś było podejrzanego, na przykład cena. Zresztą to jest napisane wprost w tym projekcie. Za szczególne okoliczności uznaje się m.in. cenę, która jest niższa od ceny rynkowej. Czyli uszczegółówmy sobie ten przykład jeszcze raz. Załóżmy, że ja jeżdżę po Krakowie po stacjach benzynowych, przejechałem przez 10 stacji, wybieram tą, gdzie jest najtańsza benzyna i tam tankuję. Jeśli ta stacja nie odprowadzi VAT-u, na mocy tego projektu ewidentnie ministerstwo będzie mnie ścigało, bo uzna, że ponieważ cena była niższa od rynkowej, to ja powinienem był założyć, że ta stacja benzynowa może oszukiwać na VAT-ie. No jest to kompletne kuriozum. Konkludując, ten projekt po pierwsze jest niesprawiedliwy, ponieważ obarcza nas odpowiedzialnością za przewiny, których nie popełniliśmy. Po drugie jest nieracjonalny, dlatego że w systemie wolnorynkowym każdy z nas powinien mieć prawo, nawet wręcz powinien szukać ceny najniższej. No na tym opiera się wolny rynek. On działa dobrze tylko wtedy, kiedy jest konkurencja, a konkurencja jest wtedy, kiedy firmy konkurują między innymi ceną.